Siema, siema, Tajtory, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to bardzo ważny filmik, ponieważ dzisiaj przetestujemy sobie nowego zadymiarza, jakim, proszę państwa, jest Cordelius. Mam tutaj specjalne konto od twórców Brawl Stars, na którym będziemy mogli sobie przetestować jego cały nowy karnet zadymiarski, w tym oczywiście też nowego skina do tego Cordeliusa i oprócz tego resztę skinów z Brawl Stars. Powiem wam też wiele nowości związanych z tą nową aktualizacją, dlatego koniecznie oglądajcie ten filmik od początku do końca, uwierzcie mi, że nie pożałujecie. Ale dobra, mordki, zanim do tego wszystkiego przejdę, zostawcie łapeczkę w górę, jeśli podoba wam się mój piękny ananasowy kubek. Naprawdę jest kozacki, więc koniecznie lajkujcie. Oprócz tego pamiętajcie o zostawieniu suba na moim kanale, jeśli chcecie zwyciężyć nowego skina do Janet. Tylko osoby, które mnie subskrybują, mają szansę takiego wygrać. Wyniki tego konkursu będą już 3 lipca. Dlatego śpieszcie się, mordeczki, bo coraz mniej wam czasu zostało. Trzeba mnie subskrybować, lajkować i oczywiście mieć wpisany kod Tori w sklepie Brawl Stars, bo bez tego nie dacie rady wygrać. Ale okej, jeśli chodzi o Cordeliusa, to oczywiście jest on chromatykiem. I zobaczmy najpierw jego opis może. Ogrodnik i opiekun zaczarowanego lasu. Ma obsesję na punkcie grzybów i jest wrogo nastawiony do nieznajomych. Bardzo ciekawy tutaj opis. Wejdźmy może sobie w jego emotki szybciutko. Patrzcie, jak one się prezentują. Pokazuję wam tutaj je wszystkie, żebyście dobrze widzieli, jak to wygląda. Nie będę ich tutaj sobie ustawiał tak pojedynczo, ale no mniej więcej widzicie, jak one się prezentują. Jego atak nazywa się Grzyby, po prostu. A jego super atak to jest Moja Kraina. Okej, też bardzo ciekawa nazwa. Wejdźmy sobie w poziom mistrzowski, bo to mnie zawsze ciekawi. Uwaga, jaki będziemy mieli do niego specjalny spray i tak dalej. W sensie nie spray, tylko ikonkę. O, zobaczcie! Ma mega fajną tutaj w ogóle, mega fajnego pina, mega fajną ikonkę taką ze znaczkiem toksyczności. I jego tytuł gracza to toksyczny. Więc to naprawdę ciekawie to wygląda. No ale dobra, mordeczki, teraz kolejna ważna rzecz. Czyli jego star power i gadżety. Może zacznijmy od gadżetów. Pierwszy to jest ponowne sadzenie. No i Cordelius szybko przeskakuje przez elementy terenu. Okej, jakoś tak to działa, nie wiem do końca jak. Następnie trujący grzyb. Następny główny atak Cordeliusa wystrzeliwuje trującego grzyba, który uniemożliwia wrogowi atakowanie przez 1,5 sekundy. Ej, to jest fajne. Jeśli chodzi, mordeczki, o star powery, to pierwszy to jest combo grzyby. Trafienie tego samego celu drugim grzybem zadaje 30% dodatkowych obrażeń. A drugi star power, Królestwo Grzybów. Po użyciu super ataku Cordelius przywołuje do krainy cienia 3 grzyby, które po podniesieniu leczą sojuszników i obniżają punkty życia wrogów. Całkiem solidnie. Okej, widzowie, zanim przejdę tutaj do skinów Cordeliusa i do całego karnetu i do innych skinów, które chcę wam pokazać i do innych mocnych rzeczy z nowego update'u, oglądajcie koniecznie do końca, no to przetestujemy go sobie na arence treningowej. Patrzcie, jak się nim fajnie gra. Ej, co jest grany, Cordelius jest mega mocny, a wiecie, co jest najlepsze, jeśli chodzi o tą postać? Jej super atak. Obczajcie sobie teraz na to. Uwaga, co jest grany, patrzcie, normalnie go hipnotyzuje, jesteśmy w takim kółku, no i nic tam inni mi nie mogą zrobić, a ja po prostu nawalam tego typka, który też mi nic nie może zrobić, bo jest cały zahipnotyzowany. Mega mocne. Ej, jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać, jak walnę na te wszystkie małe robociki sobie tego ulcika. Uwaga, uwaga, czy to dostanie tylko jeden, czy kilka? Okej, tylko jeden niestety, szkoda. Ale przejdźmy sobie teraz do karnetu Zaczarowany Las sezon 19 i może ja go sobie po prostu aktywuję. 169 gemów, dobra, kupujemy go sobie, proszę bardzo, karnet zadymiarski zakupiony. I co my w nim będziemy mieli? Tak jak to było ostatnio, jak widzicie, za pierwszy level 2750 błyskotek, przekozacko. Ale okej, tutaj tak po kolei wam nie będę tego pokazywał, po prostu przejdziemy sobie, widzowie, może do skinów. Szybko udało mi się już tutaj po prostu cały ten karnet, mordeczki, sobie wbić. Oczywiście jestem na koncie deweloperskim, dlatego zajęło mi to parę sekund, ale mniejsza o to. Przejdźmy sobie tutaj oczywiście do tego skina. Zobaczcie, tak on się prezentuje, odbieramy go sobie. No i nazywa się Zarodnikowy Cordelius. Tak wam szczerze powiem, na pierwszy rzut oka jakoś szału według mnie nie robi, ale może podczas gierki będzie lepszy. Jego ikonka bardzo ładna. Więc szybciutko go sobie zmieniamy i ja może zagram tym razem normalną gierkę. A więc, mordeczki, moja taka pierwsza oficjalna gra na Cordeliusie na Showdownie. Zobaczymy sobie, jak mi pójdzie. Patrzcie, same szefy ze mną grają. Kairos, tam jeszcze Crying Man. Oczywiście to są takie boty, które mają takie niki jak oni, ale po prostu chcę wam pokazać, jak się będzie mi grało na showdownie tą postacią. Okej, ej, ten skinek, no podczas gierki jest na pewno lepszy niż w samym menu, jak na niego patrzymy. Ma fajne strzały, które mi się podobają, a zobaczmy jego ulta. Ej, ulcik jest spoko, chociaż bardzo podobny do tego normalnego. Dlatego myślę, że mógłby być troszkę lepszy. W ogóle prawie deadłem, 60 kp mi zostało, ale na szczęście już żyje, więc to, mordeczki, jest tutaj najważniejsze. No i dobra, zobaczmy sobie, jak mi to jeszcze pójdzie w tej giereczce. Myślę, że bez problemu sobie ją wygram, no bo rywale raczej nie są zbytnio wymagający, ale nie ma co lekceważyć, pamiętajmy. Bo zaraz pewnie jeszcze deadne, jak tak mówię. Ale dobra, dostał i on mi teraz praktycznie nic nie może zrobić. Widzicie? Cały był taki zaczarowany przeze mnie. Mega spoko jest ta postać. Może nie jest jakaś najlepsza, wiadomo, i tak dalej, ale nie jest zła. Myślę, że no, śmiało można ją tutaj wyróżnić, że jest solidną postacią i bardzo przyjemnie się ją gra. Zresztą sami zobaczycie, jak już ją będziecie mieli odblokowaną, to no, naprawdę będzie grubo,
nie? Więc ja tutaj sobie zbieram 10 cuba i lecę na ostatniego gościa. Jak go pokonam, to wygrywam całą tą giereczkę. Kili na pewno dużo zrobiłem w niej. O, proszę bardzo. No i 8-bitowiec porobiony. Warto tutaj jeszcze pokazać wam, mordeczki, jak teraz wygląda Liga Mocy. A dokładniej kogo my tu mamy. Zobaczcie, jaka jest nagroda. Mamy kamiennego trolla Lu. I ten skinek naprawdę jest mocny. Zresztą przetestuję go specjalnie dla was, żebyście widzieli, jaki to jest mocny skinek. On oczywiście wyjdzie od razu z nowym sezonem Ligi Mocy, czyli chyba od razu, gdy będzie update. No i naprawdę gra się nim przyjemnie. Ma fajne strzały, takie niebieskawe. No i zobaczcie, jak wygląda jego ulcik. Uwaga, rzucamy ulta. Ej, ult jest mega ładny, no. Taki leśny, ciemny właśnie. Ej, spoko to wygląda. Skinek naprawdę ładny. I dobra, mordeczki, następny skinek to jest nawiedzony 8-bitowiec. Zobaczcie, jak on się prezentuje. Naprawdę mocny skin, tylko że problem w tym, iż on będzie kosztował aż 5000 blinksów lub 149 gemów. Więc jest naprawdę drogi. Początkowo były tam jakieś informacje, że on będzie chyba tutaj z karnetem. W sensie, że od razu jak się zbierze blinksy z karnetu, to będzie go można kupić. Ale ja dostałem info, że on będzie kosztował 5000 właśnie tutaj blinksów. Więc no jednak z karnetu nam chyba nie starczy. A skinek jest giga mocny, zobaczcie jego ulta. No co jak co, chyba tylko właśnie Virus 8-bitowy jest od niego lepszy. Naprawdę ładnie to się prezentuje. Ale teraz skinek, który naprawdę mega mnie zaskoczył, czyli ten do Chestera. Bo to, że jest on ładny, to ja już widziałem na początku. Ale nie spodziewałem się, że będzie kosztował tylko 79 gemów. Tak, mordeczki, tylko tyle. Lub 2750 blinksów. Więc jego od razu będziecie sobie mogli kupić, gdy kupicie karnet zadymiarski. Oglądajcie ten film do końca, bo nie będę wam tutaj tylko pokazywał skinów, ale mam też inne rzeczy związane z nową aktualizacją, więc nie możecie tego przegapić. No i propos tego Chestera, zobaczcie, jakie on ma ładne strzały. Naprawdę, jak za tą cenę moim zdaniem warto, a zobaczmy jego ulcika. Ej, kozacko, naprawdę przekozacko się prezentuje. Ja chyba go zakupię, tak mi się wydaje. Skina mroczną wróżkę Janet pokazywałem wam, mordeczki, w wcześniejszym odcineczku, więc nie będę wam jej znowu prezentował, aczkolwiek no wiecie, że jest mocna. Ona normalnie będzie kosztowała 149 gemów, a wy możecie ją wygrać za darmo, tak tylko przypomnę, więc subskrybujcie i lajkujcie i miejcie wpisany kod Tori. Teraz przechodzimy do pirackich skinów i coś, na czym naprawdę się zawiodłem, czyli skinek Megalodon. Chciałem go sobie kupić, ale okazało się, że będzie on kosztował, uwaga, aż 199 gemów. Naprawdę sporo, więc raczej nie skorzystam, bo troszkę chyba przesada. W ogóle patrzcie, jakie ładne jest to nowy ekran ładowania, nie? Widzieliście go przed chwilą, mega ładnie wygląda. Ale co do tego skina, okej, jest on ładny, lecz no 199 gemów moim zdaniem to jest za dużo. Gdyby było to 149 gemów, wtedy myślę, że na pewno bym go kupił. A tak to jeszcze się zastanowię, ale chyba raczej nie. Mimo że te ataki są naprawdę piękne, no zresztą chyba sami widzicie, jak to kozacko wygląda, nie? Jeśli chodzi o pirackie skiny, będzie też skinek do Griffa, zatopiona skrzynia Griff. Zobaczcie na niego, jaki śmieszny. No i uwaga, uwaga, widzowie, strzelamy pierwsze strzały tym skinem. Tak, to jest ten, co strzela diamentami, pamiętam z Brawl Talka. No te diaksy są naprawdę spoko. Zobaczmy. Ulta, ej, tu już czymś innym, tu już tymi butelkami z mapą, które rozbija, co nie? Takie butelki pirackie, okej. Skinek, no nie oszukujmy się, jakiś najlepszy nie jest? Będzie kosztował 149 gemów, co daje nam 5000 blinksów, więc troszkę dużo. I zostały jeszcze dwa pirackie skiny, pierwszy z nich to przeklęty pirat Bibi, on mi się strasznie podoba. Jego cena to oczywiście też 149 gemów lub 5000 blinksów, ale jak za niego? Jeśli ktoś tutaj tym bardziej nie ma skina do Bibi, moim zdaniem będzie warto. Patrzcie na te cudne ataki, naprawdę przegiga koks, a jeszcze zaraz wam pokażę jego ulcika, nie? Jak coś oglądacie ten film do końca, bo tutaj nie będę wam tylko pokazywał skinów, ale zaraz będą też jeszcze inne mocne rzeczy. Musicie to zobaczyć, ale patrzcie tego ulta. Jezu, jak ta piłka fajnie lata, ty. Nie mogło tu zabraknąć skina do Search'a, którego dopiero teraz sobie kupię, czyli Kraken Search. Widzowie, patrzcie, jak on się prezentuje. To jest ten skinek, który wygrał Supercell Make'a. No i podczas gry wygląda on tak. Patrzcie na to, widzowie. Tak on właśnie wygląda. Tak nim tutaj sobie gramy. Ulcik też jest całkiem spokojny. Jakieś macki uśmiornicy tutaj wylatują, bo to on skacze. To jest naprawdę git. Nie mogło tu zabraknąć jeszcze dwóch nowych skinów do Bonnie. Pierwszy z nich to jednorożec Bonnie, który kosztuje tylko 29 gemów, widzowie. Czy wy to widzicie? Ej, patrzcie, jest naprawdę mocny. A drugi skinek, którego też sobie od razu kupimy, to piłkarska Bonnie. Więc porównamy sobie w sumie, który z nich jest lepszy w giereczce, nie? Jak dotrwaliście do tego momentu, to musicie mi napisać, mordeczki, w komentarzu, który z nich wam się podoba bardziej. Jeśli chodzi o piłkarską Bonnie, to jest ona bardzo ładna, bo zobaczcie, jaką ma fajną animację strzałów. Nie spodziewałem się, nie? Spoko to wygląda. Teraz walę ulta. Zobaczmy. Uwaga, uwaga. Ej! Troszkę mi zagowało gierkę, ale tak jakby nie patrzeć, naprawdę superowo strzela. I ej, naprawdę fajny skin. Więc jednorożec teraz ma ciężkie zadanie, czy będzie lepszy? Ej, strzały mają identyczne, a bo nie mają takie same strzały, zobaczcie, to jest identyczny strzał, a zobaczmy, ulcik też? Tak, ulcik tak samo wygląda, więc w sumie, no, mimo wszystko myślę, że Unicorn wygrywa, czyli ten jednorożec, ja sobie raczej jego kupię na pewno. Oczywiście jeszcze kilka skinów zostało remodel, jak na przykład właśnie Tara, która teraz nazywa się Stara. Ciekawa nazwa i tak się prezentuje. Wydaje mi się, że w sumie zmiana na gorszy. Myślałem, że ten skinek będzie lepszy. Ale coś, co mnie mega ciekawi, myślę, że chcecie, żebym sprawdził, to Phoenix Crow. Patrzcie, jak on się teraz prezentuje. A podczas giereczki to jeszcze jest coś mocniejszego i uwierzcie mi, że chcecie zobaczyć ten efekt, więc patrzcie, już sobie ładuję ulta i zaraz wskoczę te wszystkie boty. Ej, nie, zobaczycie, zobaczycie, jak to będzie wyglądało pięknie. Uwaga, przygotujcie się, widzowie, lecimy. Co jest grane, widzieliście?
A więc dobra mordeczki, teraz pokażę wam kilka innych ciekawych rzeczy. Między innymi tutaj wyświetlam wszystkie piny, które będziemy mogli trafić właśnie w gwiazdkach. Czyli jak otworzycie jakieś gwiazdki, no to w nich jest szansa na limitowane piny. One są bardzo rzadkie, bo tylko w tych gwiazdkach możemy je dropnąć. No i moim zdaniem są mega spoko. Ja bardzo bym je chciał mieć, one są animowane, więc jak komuś z was, gdy już wyjdzie update, uda się trafić którąś właśnie z nich, to wielkie zazdro i możecie mi się pochwalić na Instagramie. Mój Instagram to Riety, polecam mnie przy okazji zaobserwować. Ale właśnie, wyświetlam wam tutaj jeszcze nowe logo Brawl Stars. Brawl Stars znowu zmieni ikonkę. No i moim zdaniem to jest najładniejsza ikonka, jaką kiedykolwiek mieliśmy w Brawlu. Już ta ostatnio, Rumble Jungle, była bardzo ładna, ale ta teraz to dopiero jest mega kozacka. Napiszcie w komentarzu od 1 do 10, jak wam się ona podoba, bo według mnie jest serio kozacka. A tutaj wyświetlam wam specjalne tło, które będzie, gdy wyjdzie nowy karnet zadymiarski. Takie będziemy mieli menu w lobby. Możecie sobie zobaczyć, jak to się prezentuje. Też możecie ocenić, według mnie jest też przekozackie. No sorry, że tak to zachwalam, ale serio, mi się to giga podoba. Tu macie jeszcze tło z piratami, tak ono się będzie prezentowało i też według mnie jest spoko, nie? Takie trochę podobne do tego halloweenowego, ale właśnie w nawiązaniu do piratów, bo to jest ich statek. I mamy jeszcze takie piłkarskie, wtedy gdy wyjdzie ten skinek do Bonnie piłkarski, to pewnie będzie to tło. Też jest ono git, takie pomarańczowe, ale coś takiego już mieliśmy, to nie jest żadna nowość. Będzie też troszkę innych, nowych, ale tych wszystkich wam nie będę pokazywał, bo one też się już będą powtarzały, czyli te, które kiedyś były. Tak samo nie będę wam pokazywał wszystkich pinów, bo ich jest dużo więcej, ale po co w sumie, zanudzilibyście się. Za to pokażę wam kilka nowych ikonek, które mi się najbardziej podobają i tutaj wam je wyświetlam. Zobaczcie, są mega spoko. Zwłaszcza podoba mi się ta niebieska z tym woreczkiem, nie? Ona jest spoko, nawet jest ikonka z hot dogiem, co jest grane. No kilka naprawdę takich fajnych, które będę chciał mieć na swoim koncie. A no i oczywiście jeszcze nie mogło zabraknąć sprayów. I na początek może kilka sprayów e-sportowych, czyli drużyn właśnie, no e-sportowych, tak jak powiedziałem. SK Gaming, STMN Esports, Reply Totem, Queso, oprócz tego Tribe Gaming i tak dalej, no dużo takich właśnie drużynek dostanie mordeczki swoje specjalne spraye. Na pewno też któregoś z nich sobie zakupię. I w sumie w tym odcinku to już na tyle, nie będę jakoś bardzo przedłużał, dziękuję, że tutaj dotrwaliście. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia, hejo!